Chiny, 1854 rok. Hudson Taylor. Nie wolno nam krytykować ludzi, prawda? Ale jak mówiłam, panie Darcy, pan Taylor ma za dużo gorliwości, a za mało wiedzy. Tak może się niektórym wydawać, pani Wilson. Słyszałam, że on studiował medycynę. Troszeczkę. Ale wygląda na to, że czymkolwiek się zajmie, nie jest w tym dokładny. Bardzo chciałbym poznać tego pana Taylora. Czy to nie właśnie on? Nazywam się Roberts, prowadzę to biuro. Ja jestem Hudson Taylor. Jest pan nowy tutaj w Szanghaju? Tak. Jestem Jonathan Darts. Jestem przedstawicielem handlowym. Bardzo miło mi pana poznać. Panie Taylor, jestem John Bourne. Dużo o panu słyszałem. Spotkaliśmy się, ale nie zostaliśmy sobie oficjalnie przedstawieni. Teraz muszę iść. Było miło, pani Wilson? Panie Roberts, jeśli coś mogę dobrego uczynić dla pana Taylora, to jestem do dyspozycji. Mam pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, jak mógłbym dotrzeć w głąb Chin. W głąb Chin? Tak, proszę pana. Bardzo mi przykro, ale nasze biuro w tym panu nie pomoże. Miłego dnia, pani Wilson. Chciałbym usłyszeć coś więcej o pańskich planach. O co chodzi z tym centrum Chin? Nie mogę całkowicie zrozumieć idei krzyża. Być może nigdy nie zrozumiemy tego całkowicie. Jestem głęboko dotknięty słowami pana, który powiedział, że gdybyśmy za nim poszli, to musimy nie tylko możemy, musimy wziąć ten krzyż na siebie. Byłem w Ningpo, w zeszłym tygodniu byłem z wizytą. Chciałbym tam pojechać. Tam poznałem dziewczynę Borelę, która mnie bardzo zainteresowała. Ona ma młodszą siostrę, Marię. Jest dziewczyna w Londynie, którą kocham i proszę Boga, by ją wysłał do Chin jak mnie. Prawdopodobnie idą do świątyni we wsi, którą minęliśmy. Możemy też tam iść? Możemy. Czy oni pozwolą nam porozdawać traktaty? Mam nadzieję. Ci ludzie są bardzo przyjaźnie nastawieni. Czy mogę prosić o uwagę? Mamy tutaj broszurki, które wyjaśniają drogę do Boga przez Jego Syna Jezusa Chrystusa. Nie jesteśmy kupcami ani handlarzami, ale pokornymi sługami prawdziwego Boga.
Czy jesteście świętymi ludźmi? Nie, nie jesteśmy święci. Jedynie Pan jest święty. A kim jest ten Pan, o którym mówicie? Czy jest on cesarzem waszego kraju? Bóg nas kocha, chociaż wciąż jesteśmy grzesznikami. Jezus naprawdę umarł za nasze grzechy? Została zapłacona kara za nasze grzechy? Czy jest to prawda? Tak. Syn Boży sam mówił, ja jestem drogą i prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Zbliża się mandaryn. To będzie dobry materiał do naszego dziennika. W jakim celu przyjechaliście do Tandiao? Wasza wysokość, jesteśmy misjonarzami z Szanghaju. Byłem uprzednio w Szanghaju, wiem, jaka wspaniała praca została wykonana w imieniu chińskiego ludu. Wczoraj musiałam coś załatwić w konsulacie. Kiedy tam byłam, przy okazji dowiedziałam się, co się naprawdę wydarzyło w tym Tandiao. Konsul uważa, że pańska eskapada przyniosła więcej szkody niż pożytku. Zostaliśmy dobrze przyjęci nawet przez samego mandaryna. Czy nie byłoby to roztropne najpierw skonsultować się z mandarynem osobiście i poczekać, aż zostaniecie zaproszeni? Chcemy, żeby całe Chiny zostały zewangelizowane, ale kiedy to musimy, to zostawić Bogu. Trzeba zobaczyć mądrość w tym, żeby najpierw zdobyć przyczółki na wybrzeżu, a potem udać się w głąb Chin. Panie Taylor, czy pan naprawdę nadaje się, aby wyruszyć w Chiny? Sam pan bardzo chorował na dysenterię, zanim wyruszyliście w podróż. Żadna organizacja misjonerska tutaj pana nie posłała, a więc przybył niezależnie pan, prawda? Nie udało mi się znaleźć żadnej organizacji, która by mnie wysłała do centrum Chin. Lepiej by było, jakby pan się zgłosił do wojska, to teraz przynajmniej miałby pan karabin do obrony. Panie Taylor, doceniamy pana pracę w szpitalu. Dziękuję. Być może misja medyczna byłaby tą metodą, która otworzyłaby Chiny na Ewangelię Bożą. Słyszałam, że dr Parker przywiózł całą swoją rodzinę, żeby pracować razem z panem. Czy zastanawiał się pan, gdzie ich zakwaterować? Tak, myślałem. John! A, tam jesteś. Dobrze cię znów widzieć, John. Ciebie też, Hudson. Hudson, nie daj się zniechęcić takim ludziom jak pani Wilson. Staram się szanować opinie innych, nie chcę być buntownikiem, staram się zbliżyć do ludzi. I'm
Niestety nie mogę zaproponować ci herbaty. W porządku, nie szkodzi. Byłeś bardzo chory. Już jest lepiej. Doktor Parker był u mnie dziś rano i świetny. Czy mówił ci, że chciałby otworzyć klinikę i być może szpital w Lingpo? To wcale nie jest środek Chin, ale blisko Szanghaju. Lingpo jest bliskie moim myślom. John, ja prosiłem Boga tylko o dwie rzeczy. Służba w Chinach jest niespełniona. I o żonę. Ja potrzebuję żony. Ach, Hudson, zapomniałem, mam dla ciebie listy. Czy zarezerwowała podróż do Szanghaju? Martwi się, czy Szanghaj jest tak samo nowoczesny jak Anglia. Jacy są tu służący? Jakich wygód może tu oczekiwać? Praca medyczna jest pewnym kluczem, który otworzy całe Chiny dla Ewangelii, doktorze Parker. Ekscytujące jest widzieć to w taki sposób, Hudson widzi ten potencjał. W jaki sposób mamy się utożsamić z tymi ludźmi? Jakby na to zareagowali ludzie w Anglii? Jakby paru Chińczyków pojawiło się na Trafalgar Square? My, Anglicy w Anglii, bylibyśmy tymi zgubionymi, a Chińczycy głoszącymi, większość z nas nie słuchałaby Ewangelii, prawda? Możesz porzucić zachodni ubiór i przybrać chiński fason. Myślałem o tym. Ale jak ja bym wyglądał z takim warkoczem i łysą głową? Może nie tak dziwacznie jak pani Aldersday? Kim jest pani Aldersday? Hudson? Hudson? Oto ona, niepowtarzalna pani z Lingpo. Borella mówiła mi, że nie jest dziwna, ale wyjątkowa. Ona jest wyznacznikiem tego, co wolno, a czego nie wolno w lokalnej społeczności. Czy ona nie prowadzi szkoły dla dziewcząt, utrzymuje tam rygor jak w wojsku, traktuje nauczycieli tak samo jak uczniów? Czy ta Borella swojego dziennika nie jest jedną z nauczycielek w tej szkole tymczasowo? Mam większe plany na przyszłość związane z panną Borellą. Czy ona nie ma siostry, którą można by ci przedstawić, Hudson? Jedyna dziewczyna, która mnie interesuje, mieszka w Anglii. Z tego, co słyszałam, nie jest pewne, że ona tu przyjedzie. Nie szkodzi, chyba że poznasz tutaj kogoś, na przykład Marię. Jestem pewna, że każdy z Państwa zna pana doktora Parkera i że każdy z Państwa jest tak zainteresowany jak otwarciem kliniki w Lingpo. Zanim powiem o możliwościach w Lingpo, chciałbym, żebyście poznali mojego współpracownika. Jest on człowiekiem medycyny, jest w Chinach dłużej niż ja. Oto Hudson Taylor. Mam nadzieję, że bardziej się poznamy z panem Taylorem, zanim wyjedzie. Ja też jestem człowiekiem kościoła, panie Taylor. Jestem odpowiedzialny za kwestie finansowe, a nie organizacyjne pańskiej misji. Cieszę się, że pan dobrze spędził czas w Lingpo. Ale dopóki pańska misja w Londynie, jakkolwiek się ona nazywa, dopóki pańscy przyjaciele nie zajmą się naszymi sprawami bardziej dyskretnie,
Nie będzie pan nigdzie mógł wykonywać Bożej służby. Sugeruję, żeby pan nie dziękował Bogu za to, tylko cierpliwości moich przełożonych, którzy byli chętni udzielić panu kolejnej tymczasowej pożyczki, gdyż pana konto jest puste. Wszystkim nam imponuje sposób, w jaki pan żyje, z wiary, jak pan to nazywa, ale przez wiarę nie można kupić ryżu do jedzenia, prawda? Może nie powinienem brać tych pieniędzy. Ach, niech pan to weźmie. To nie tak, że panu nie ufamy. Wiem, że w środę wypływa statek z Liverpoolu. Być może będzie poczta z pańskiej misji. Dlaczego jest tak ciężko całkiem ufać panu, wszystko oddać w jego ręce? Jesteś w domu, Hudson? John, chodź. Nie było potrzeby, abyś wchodził do mnie do góry z tym listem, ale to nic, ja się ucieszył, że cię widzę. Zawsze się cieszył, jak widzę coś od mojej rodziny. Nawet jak Elizabeth bardzo rzadko pisze listy. Jak się czujesz, Hudson? Bardzo dobrze w te ostatnie dni. Moi przyjaciele martwią się, że ty tak sam żyjesz. Ja też się martwię, że sam jesteś. Mam wiadomość od doktora Parkera. On ma bardzo dobre wyniki pracy, wszystko się dobrze układa. Tak, u niego tak, ale u mnie nie ma sukcesów. Nie wolno tak na to patrzeć. Jesteś szanowany przez wielu ludzi. Ja należę do nich. Doktor Parker prosił mnie, żebym tobie powiedział, że dostałeś od kogoś pieniądze. Nie wiem dokładnie od kogo, ale oni chcą, abyś rozdawał broszurki nie tylko w Szanghaju, ale w całym kraju. I przy tym było wymieniane twoje nazwisko ze wszystkich stron. Ta herbata jest odświeżeniem dla mojego ciała. Chętnie bym służył wam, aby wam dać wodę żywota. Ale ja ani słowa nie rozumiem z waszego dialektu.
Błogosław tych wspaniałych ludzi, Boże, którzy stoją przed Twoim tronem. Witamy w naszej wsi, drogi przyjacielu. Ja przyniosłem trochę literatury, słowa prawdziwego i żywego Boga, który kocha wszystkich ludzi. Przepraszam, Pan wybaczy pytanie człowieka, który nic nie wie. Pan był taki miły dla moich służalczych uszu, aby wyjaśnić znaczenie tych guzików, co są na plecach? Co to ma znaczyć? To niesamowite. Niech Pana Bóg błogosławi, Panie Hudson. Jak Pan tak może tego człowieka Taylora wzmacniać w tym, że tak się ubrał jak Chińczyk, warkocz czy szlagłowa, to najbardziej niedorzeczna rzecz, jaką widziałam w Szanghaju. Panie Taylor! To dla nas zaszczyt, że Pan się tak ubrał dla nas. Wygląda Pan jak Chińczyk. Panie Taylor, chce Pan być aktorem, że się Pan ubiera jak Chińczyk? Gorliwość jest ważna, ludzie z kościoła mogliby brać z Pana przykład, ale tylko gorliwość może każdą dobrą intencję zepsuć. Chińczycy na ulicy muszą myśleć, że jest Pan klaunem. Tu jest przekaz pieniężny z misji Pana. To akurat wystarcza, by spłacić długi, które Pan zaciągnął. Tak sobie myślę, że Pan nadal chce mieć u nas kredyt. Przyszła poczta dla mnie? Tak, jest coś dla Pana. Bóg da Wam to, co jest Wam potrzebne. Panie, pokaż, co jest Twoją wolą. O, już mam list. Możemy dać Panu mały kredyt. Nie dzisiaj, Panie Darcy. Ale dziękuję bardzo. Ale ma Pan pieniądze? Zauważyłem Ciebie przypadkiem. Nie, to nie był przypadek, John. Bóg wiedział, że Ciebie potrzebuje. Czy akurat czytasz list od tej dziewczyny z Anglii? Tak. Jak Ty to rozumiesz, John? Doskonałe poświęcenie dla Jezusa Chrystusa. Z całą świadomością oddać wszystko i niepewności, i trwogę. Ja jestem tutaj w Chinach misjonarzem i byłem przekonany. Że w tym miejscu wszystkie moje marzenia się spełnią.
Ale Hudson, nie wiesz, jak ty Boga sprawdzałeś wtedy w Anglii? Jak ty ryzykowałeś życiem tylko przez wiarę? Jak ten lekarz zapomniał ci zapłacić? Sprawę oddałeś Bogu, ale nie prosiłeś więcej tego lekarza. Jak oddałeś swoje ostatnie pieniądze rodzinie, która nie miała co jeść? Nie myślę teraz o sprawach materialnych. Dziękuję Bogu za te doświadczenia, które pozwoli mi przejść. Ale ja potrzebuję czegoś większego. Trudno to wyjaśnić. Jestem świadomy Bożej obecności w moim życiu. On jest radością mojej duszy, ale czegoś mi brakuje. Mam pewną propozycję dla ciebie. Co o tym sądzisz, żeby odwiedzić pewną chińską wieś, która nigdy nie widziała misjonarzy? Moja organizacja w sprawach finansowych jest bardzo oszczędna. Twoja herbata stygnie. To mnie nie interesuje, ale ten list, który u ciebie widzę, jest od George'a Millera. Pan Miller modli się za mnie. Jeżeli ten mężczyzna mówi do Boga, to niebo wzdycha. John Burner jest ze mną w mieście. To jest miasto na wyspie. Taka duża suma pieniędzy od George'a Millera umożliwiła mi tą podróż. Nie mogę powiedzieć, ile to dla mnie znaczy. Że moja niebiańska rodzina modli się o mnie, że się za mnie wstawia, coraz bardziej doświadczam pomocy Bożej. Mimo że Szanghaj jest 50 kilometrów dalej od tego miasta, na tej wyspie nigdy nie było żadnego chrześcijańskiego misjonarza, którzy by mówili tym ludziom o Jezusie Chrystusie. Chiny są bardzo bogatym krajem, bogatym w kulturę i tradycję. To jest zupełnie inaczej niż u nas w Europie. Moja znajomość medycyny, która jest bardzo ograniczona, pomaga otwierać serca tych ludzi. Chińczycy mieli złe zdanie na temat krajów zachodnich. Oni są tutaj bardzo sceptyczni. Mimo to powoli zaczynają nam ufać. Róbcie, co możecie, żeby zmotywować Elizabeth. Wspaniale mogłaby służyć tym kobietom w tym kraju. John, jeśli bym miał 1000 żyć, to bym wszystkie oddał dla Chin. Ty jesteś wspaniały, ty jesteś wielki, Hudson. Stałem się lepszym człowiekiem, gdy ciebie poznałem, lepszym chrześcijaninem. To było wspaniałe, John, że poszedłeś ze mną znaleźć Suming. Cieszę się, że pierwszy raz udało mi się wykonać pracę misjonarza. Będziesz wielkim człowiekiem wiary. Nie, to nieprawda, John. Bóg wcale nie szuka wielkich ludzi wiary. Tylko zwykłe, proste dusze. Tak, jak na przykład ty i ja, takich szuka Bóg. Którzy się opierają na wielkości i wierności Boga. Wiele razy pytałem się, co to słowo znaczy, zaufać. Nieraz myślę, że lepiej zrozumiałem to, zanim pojawiłem się w Chinach. Kiedyś jednego dnia rozmawiałem z pastorem o wierze uczniów Chrystusa. Powiedziałem mu, że sobie życzę, by też coś takiego robić. Ruszyć gdzieś bez pieniędzy, bez wszystkiego. Nigdy nie zapomnę odpowiedzi tego pastora. Powiedział, chłopaku, będziesz trochę starszy, zaczekaj, to też będziesz mądrzejszy. Ta myśl może i była dobra, jak Jezus był jeszcze na tej ziemi, ale teraz to już nie. Tak, ja wiem, 10 część mojego zarobku powinienem dać dla Boga. Ale asystent lekarza zarabia bardzo mało. I w tym przypadku, jak ściągnie się te 10%, nie wystarczyłoby dla wszystkich.
I co zrobiłeś? Znalazłem tańsze mieszkanie. Okazało się, że potrzebuję mniej do życia niż kiedyś myślałem. Bardzo często Bóg pomagał mi, jak miałem potrzebę. Pomoc anonimowa od Boga przyszła w momencie potrzeby. Bóg Ciebie przygotował do pracy jako misjonarza. Tak, ale teraz tu, gdzie jestem, to Bóg mnie tu przysłał. Mam takie odczucie, że nie wiem, co to znaczy zupełne zaufanie. Hudson, to nie chodzi o to, co czujesz, ale ile chcesz się nauczyć. Bóg używa naszego zrozumienia, żeby nad nami pracować i przez nas. Przyszła do mnie poczta dzisiaj? Tylko list od Johna. On niedługo będzie w Mingpun. Jestem bardzo szczęśliwa. Będziemy przygotowywać się do wesela. Opowiadałam Tobie, że John jest z Hudsonem Taylorem Suming? Mieli tam wspaniały czas. Oni byli pełni entuzjazmu, aż pojawiły się przeszkody. Radzono im opuścić to miejsce przynajmniej na jakiś czas. John pisze, że jest pod dużym wrażeniem Hudsona Taylora. Bardzo dużo osób w Szanghaju, wielu kupców i misjonarzy krytykuje Hudsona Taylora. Nie zgadzają się z nim, bo on za bardzo upodabnia się do Chińczyków. Robi to jak buntownik, bo chce się dopasować do Chińczyków ze swoim ubiorem. John mówi, że ludzie w Suming mówią, że Hudson jest jednym z nich. Pani Wilson? Tak? Mogę z panią chwilkę porozmawiać? Oczywiście. Niech pan usiądzie. Faktem jest, że Hudson Taylor jest znany wśród ludzi i wiele osób o nim mówi. Miałem dzisiaj rozmowę z kupcami, jeden był z Holandii, a drugi z Anglii. Naśmiewali się z tego młodego fanatyka. Oni powiedzieli, że pani również wyśmiewa się z Hudsona. Hudson Taylor jest problemem dla każdego w Szanghaju. Pani słyszała, że ta dziewczyna, którą miał poślubić, ta z Londynu, to ona nie chce z nim być? Wygląda na to, że ona ma więcej rozumu niż on kiedykolwiek będzie miał. Kupcy nie zawsze mają chrześcijańskie podejście, krytykują naszych chrześcijańskich misjonarzy. Teraz również Hudson Taylor jest krytykowany. A pani myśli, że my, misjonarze, musimy mu pomagać i motywować go? Nie dodawać mu odwagi? Może tylko trochę pomagać. Nie wolno motywować takiego zawadiaki. Ja jestem tam jak wypalony, panie. Moja dusza jest tak uciśniona, wysuszona, martwa. Co to jest? Co to znaczy? Czego brakuje mojemu życiu, jak mogę Tobie całkowicie służyć, Panie? Więcej świadomie doświadczać obecności Ducha Świętego we mnie. Dzień dobry, rozmawiałem z wieloma misjonarzami i wygląda na to, że oni potrzebują współpracownika ze Szkocji, aby pomógł im w ich pracy. Pan nigdy o mnie nie słyszał? Moje nazwisko William Burns, ewangelista, ze Szkocji. Pani słyszała na pewno, że William Burns ze Szkocji chce współpracować z Hudsonem Taylorem? Najpierw chcą ewangelizować przybrzeżne tereny, a potem ruszyć w głąb Chin. William Burns, jak myślałam, że on jest mądrzejszy. Co chciałem wam powiedzieć, to jest wasz chiński znak, który oznacza sprawiedliwość. Słowo baranek jest u góry i to słowo ja jest u dołu. Jeżeli uwierzycie w Jezusa, to Bóg nie będzie widział waszych grzechów. On najpierw widzi swego Syna, baranka ofiarnego. On zmarł na krzyżu dla ciebie, żeby cię uwolnić z winy i kary. W ten sposób będziesz usprawiedliwiony. Widział pan tego Boga? Nie tymi oczami.
ale widziałem moim sercem. Mądry człowiek powiedział, że jeśli człowiek podróżuje, trzeba podróżować widząc oczami, ruszając nogami. Słowo Boże mówi, słowo Twoje jest światłem moich nóg i pochodnią oczom moim. Hudson, masz dużo krytyków w Szanghaju, ale ja mam dobre o Tobie mniemanie, masz tylu ludzi tutaj, którzy Cię miłują. Akceptują Ciebie tak, jakbyś był jednym z nich. Dziękuję. Ach, jak przyjemna jest ta woda dla nóg. Jak piękne są na górach nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Nie chcę sprzeciwiać się Biblii, ale moje nogi nie są ładne. Wszystko, co mamy, musimy oddać. William Burns był dla mnie dużą pomocą. Bóg go posłał, żeby w moich trudnościach mi pomógł. Zbudowaliśmy razem prowizoryczną bazę w Nancy. Już wiele dni nie jesteśmy razem, jesteśmy rozłączeni. William Burns jest w drodze, żeby stworzyć inne bazy. Dziś rano czekałem na niego, aż wróci. Bracie Burns, nie jest tak łatwo nauczyć starego psa nowych dróg, ale to nie jest niemożliwe. Bóg mówi, że jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha i miłuje nas, grzeszników. On was, przyjaciele, kocha, nieważne jak wielki był wasz grzech. Z tego proszku musisz wziąć łyżkę na szklankę wody. To jeszcze jedna mała łyżka herbaty z tego kartonika. To jest w dużej brązowej butelce. Hudson, ty się przepracowujesz. Lepiej byłoby, gdybyś odpoczął. Konie są w tym wypadku mądrzejsze od ludzi. Mama tak zawsze mówiła, bo one wiedzą, jak potrzebują odpoczynku. Jutro będzie lepiej. Nie polegaj na swoim lekarstwie, ta butelka już jest pusta. Weź wtedy tą brązową z leków. Moja matka zawsze mówiła, że im bardziej gorzkie lekarstwo, tym szybciej wyzdrowiejesz. Już prawie nie mam leków. Też już prawie nie masz literatury chrześcijańskiej. Mam propozycję, możesz wsiąść na statek do Szanghaju i przywieźć stamtąd więcej literatury i zapasów wszystkiego. Potem się spotkamy. Moi kochani rodzice, kogo Pan Bóg miłuje, tego karci i smaga. Ja mam tylko nadzieję, że te ostatnie moje przeżycia są dowodem Jego miłości do mnie. Najpierw spaliły się wszystkie lekarstwa, które miałem. I 30 tysięcy nowych testamentów w tym domu, który się spalił. Wtedy William Burns zniechęcił mnie do pojechania razem z nim. Proszę, módlcie się, żebym nauczył się więcej cierpliwości. Żebym zawsze wiedział, że źródła Boże nigdy się nie wyczerpią. Teraz tak wygląda, jakby wszystko było daremne. W głębi serca wiem, że Bóg ma plan i wiem, że jest to plan doskonały. Ale w tym momencie czuję się chory i bez motywacji. I bardzo, bardzo samotny. It's good.
Dobrze, że mieszkasz teraz w Ningpo. Ty i dr Parker jesteście jedną drużyną, prawda? Jeśli by to było Bożą wolą, to bym wolał pracować z Williamem Bursem. Słyszałeś o nim? Nie, wcale. Wiem, że aresztowano go w Santo i deportowano do Kantonu. Pani Oldestay. Było jasne, że jeśli opuścisz swoją misję i chcesz pracować samodzielnie, to będą gadać. Ale tu jest tak cudownie, bez zapłaty, bez gwarancji, tylko zaufanie Bogu. I wiedzieć, że Bóg nigdy nie zawiedzie. Niestety moja motywacja często nie jest rozumiana przez innych. Powinieneś poznać siostrę mojej narzeczonej. To takie ekscytujące twoje wesele. Dwie siostry, sieroty, Bóg odebrał nam naszych rodziców w Leja. Potem nas posłał do Chin, tam gdzie prawie nie ma szansy się ożenić. Ty wyglądałaś na bardzo podekscytowaną albo ucieszoną, jak mój John przedstawił cię Hudsonowi Taylorowi. Każdy wie, że pani Oldestay nie za bardzo przepada za Hudsonem. Ale na Johnie zrobił dobre wrażenie, jak byli razem na misji. Chciałabym, aby spełniła się Boża wola. A tak to nic innego bym nie chciała na świecie. Ale przyznaj się do tego, że pan Taylor bardzo ci się podoba. Więc? Ale tylko jak Bóg da mi jakiś znak. Rozważałaś bycie jego żoną? Mario, nie wyobrażaj sobie zbyt wiele. Nie możesz mieć nic do czynienia z Hudsonem Taylorem, żeby on chociaż otrzymał ordynację albo uprawnienia lekarskie. Mój mąż i ja mamy wielkie zaufanie do doktora Parkera i pana Taylora. Niestety pan jest bardzo krytykowany. Ja staram się nie denerwować, jak mówią o mnie źle. Pani Taylor, pan wraca do Anglii, aby skończyć swoje studia, prawda? Kiedyś może tak. Tam na pewno znajdzie pan jakąś kobietę, która pana zrozumie. Ale zapewne Bóg już posłał jakąś kobietę dla pana do Chin. Może pan potrzebuje pośrednika, który by dla pana znalazł żonę. Nie wiem, czy jeszcze raz wytrzymam odmowę. Dziękuję pani bardzo. Proszę mi wybaczyć. Ty musisz mi teraz pomóc. Nie jest przyjemnie być kimś, kto psuje zabawę. Ja pani nie rozumiem. Ty mnie bardzo dobrze rozumiesz. Kiedy dr Parker i Hudson Taylor byli tutaj wczoraj, Maria nie mogła odwrócić oczu od tego człowieka. Maria ma wielki talent do służenia Panu. Ale wszystko, od czego dotknie się Hudson Taylor, kończy się porażką. On opuścił osiedle w Szanghaju, sprzeciwiając się radzie wszystkich. On zrezygnował ze swojej organizacji misjonarskiej i sam siebie nazywa starszym. On pracuje na przekór poradom starszych misjonarzy. Williamem Bursem on bardzo krótko współpracował. On częściej jest chory niż zdrowy. Bym bardzo się zdziwiła, jeśli on wytrzyma w Ningpo więcej niż parę miesięcy. Akurat tak długo, żeby... Borella, proszę. Pomóż mi, aby ją chronić przed czymś, czego będzie żałowała do końca życia. Maria jest powołana, by służyć w Chinach. Jeśli, ale to straszna myśl, miałaby być jego żoną. To by ich słabe zdrowie posłało z powrotem do Anglii.
Ningpo, Chiny, 1857 rok. O Boże, pokaż mi swoją wolę. Prowadź mnie prostą i wąską drogą. Ty jesteś moją skałą i warownią. Ty mnie prowadzisz na mojej drodze według Twojego imienia. Jest to możliwe, Panie, że jest jakaś kobieta w Chinach, która chciałaby być ze mną na misji? Raduj się w Panu, On da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Często dawałem prowadzić się moim marzeniom i życzeniom. Teraz proszę Ciebie o prowadzenie. Nie chciałabym uczynić nic złego, nic przeciwko mojej przełożonej. Jestem nauczycielką w szkole pani Oldenstein, ale czuję się bardzo poruszona, aby Ci pomóc. Jeżeli interesujesz się bardzo panem Taylorem, ludzie bardzo trzymają się przyzwyczajeń swoich myśli i zamierzeń. Powiedz mi, kochasz go? Ja tylko mogę powiedzieć, że jak widziałam pana Taylora, po raz pierwszy było to dla mnie tak, jakby Bóg do mnie przemówił. Ja czułam. O, u niego tak samo było. Ten młody mężczyzna żyje z Bogiem dokładnie tak jak ty, moje dziecko. Czy mogę cię zachęcić? Staram się uczynić Bożą wolę, tak sądzę. Szanuję Twoją decyzję o małżeństwie. Ach, to głupstwo całkiem. Nie znam ani jednej dziewczyny na wschodzie, żeby takie głupstwa zaakceptowała. Jaką mam dać odpowiedź na ten list? Taką, że ty natychmiast usiądziesz, a ja ci podyktuję odpowiedź. Mario, kochanie, jak wtedy, kiedy umarli twoi rodzice, służąc na misji w Malai, to twój opiekun, pan Tan, wysłał ciebie razem z Borello do mojej szkoły. Miałam matczyne współczucie dla ciebie. Nie wiem, co ty będziesz o mnie myślała, co ci doradzę. I też wiesz, że jeśli pan Tan nie pobłogosławi tego małżeństwa, i wiesz dobrze, jak zareaguje twój opiekun. Ach, to nonsens. Pisz, Mario. Pisz, co ja ci będę dyktować. Ja mówiłem pani, że nie wytrzymam drugiej odmowy. To nie jest odmowa. Ktoś ją zmusił do napisania tego. Niech pan zostanie sługą Bożym, Hudson. Niech pan zaufa jego prowadzeniu. Pani Taylor, przychodzę do szpitala po uzdrowienie. Jak przychodzę do kościoła, to przez pana robię się chory. Ty potrzebujesz Bożej, wiecznej medycyny, uratowania i zbawienia przez Bożego Syna Jezusa, Pana naszego. Te słowo chińskie, chodź, ma szczególne znaczenie. To jest ten znak, krzyż, po obydwu stronach krzyża jest znak, który oznacza człowieka. Boży Syn, Pan Jezus, wisiał na krzyżu pomiędzy dwojgiem ludzi. I obaj moi przyjaciele byli złoczyńcami. Przypominam wam tą Ewangelię, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy. Jak jest napisane w Biblii, jak umarł i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak było prorokowane w Piśmie Świętym.
O mój ojcze, dokładnie tyle pieniędzy potrzebowałem do końca miesiąca. Ale kto z ludzi mógł poinformować mojego pana o tym, ile potrzebuję? Boża praca została wykonana według woli Bożej. Zawsze jest pod błogosławieństwem Bożym. Jeśli masz pragnienie Pana, On da Ci wykonanie tego, czego pragniesz. To, co czuję, do Hudsona. Mój Bóg pomoże Wam w Waszych wszystkich potrzebach. Jak często mi to udowodniałeś, Panie. Musimy wszystko oddać w Pana ręce i zaufać Mu, On wszystko dobrze uczyni. Powiedziałam Borelli, że ja to wszystko posprzątam. Piękne to było wesele. Ona i John byli tacy szczęśliwi. Słuchaj, ja pisałam już do twojego opiekuna, do pana Tan, żeby wytłumaczyć, dlaczego nie możesz wyjść za Taylora. Napisała pani? Pan Tan pisze, że pozwala ci wyjść za Hudsona Taylora. Mario, muszę ci coś powiedzieć. Zanim dotarłem do Chin, Bóg pozwolił mi przejść przez różne piękne doświadczenia. Rzeczywiście tutaj też już dużo ich przeżyłem. Ale od czasu, kiedy jestem w Chinach, odczuwałem pustkę. Dzięki temu małżeństwu, Mario, oferujesz mi więcej niż sobie wymarzyłem. Czy nie jest tak? Coś się stało? Moja żona umarła dzisiaj rano. Musisz mnie zastąpić przez parę dni. Musimy zapewnić jej dobrą opiekę. Proszę uważać na to, co mówi dr Parker. Panie Taylor, może pan przyjść? Ona się bardzo źle czuje. Ja pójdę. Dziękuję ci. Pani Wong, jest pani bardzo chora. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Ale pani myśli, że nie potrzebuje Jezusa? Ja potrzebuję Jezusa. Hudson, jesteś pewny, że nie masz gorączki? Jestem tylko trochę przepracowany. Musisz jeszcze poprowadzić nabożeństwo wieczorne. Tak, bo nie ma nikogo innego, kto by to zrobił. Dr. Parker jest prawie wcale niewidoczny. Jego żona umarła, on ciężko to przechodzi. A w szpitalu tyle pracy. Dzięki mnie też będziesz miał więcej pracy za jakieś 8 miesięcy. O, Mario. Proszę wejść.
Hudson, ja nie mogę już wykonywać tej pracy, którą czyniłem. Moja żona zmarła, ja sam z tymi dziećmi. Opuszczam Chiny. Wracam z dziećmi do Anglii. How did it go? Jak poszło? Amputation is beyond my. Amputacja jest poza moimi umiejętnościami. But I asked God for wisdom and. Ale Bóg dał mi mądrość i ta operacja się udała. I'm the one in need of. Potrzebuję duchowej operacji. Sometimes the. Bo nieraz spada na mnie taki wielki ciężar, ogromna odpowiedzialność i to wszystko bez doktora Parkera. Ja tylko trochę uczyłem się medycyny, bardzo krótko. Straciłeś cierpliwość z tymi pomocnikami. Tak, ale to bardzo rzadko się zdarza. Jak mogę oczekiwać od tych młodych chrześcijan tutaj w Chinach, żeby dobrze żyli, jeśli moje własne życie nie jest takie dobre? Co to znaczy całkowicie być poddanym woli Boga? Upodabniać się do Jezusa Chrystusa? Patrzyłaś na te rachunki? Prawie przez miesiąc nie dostaliśmy nic za naszą pracę. Musieliśmy nakarmić wielu ludzi, dać im coś do jedzenia. Zapas leków także się już kończy. Mój kochany Hudsonie, to jest nasza ostatnia porcja ryżu. Całkiem ostatnia. Dałam jeszcze jedną porcję współpracownikom tego dnia, jak chciałeś. A od jutra nie będzie co jeść. Niech Bóg będzie pochwalony. Nie mamy jedzenia, ale mamy obietnicę Bożą. On wie, że potrzebujemy zjeść rano śniadanie. Hudson. To przyszło ze statku z Szanghaju. Dziękuję. Hudson, tutaj jest czek na 10 funtów. £20. This one's from George Mueller. A tutaj jest list od George'a Millera. How unfortunate. Jakie to szczęście, że wszystkie nasze potrzeby są zaspokajane. What is the baby's name? Jak się nazywa to niemowlę? Mylin. Ile ona ma? 4 dni. Malutka. Byłam dziś u Marii. Wspominałam o potrzebach Winstona. Hudson wysłał do nich trochę żywności.
Jestem pewna, że dał im też pieniądze. To miło. Dobrze by było, jakbyśmy mieli ze 100 takich małżeństw, jak Maria i Hudson. Dużo lat szukałem prawdy, tak jak ojciec mój robił to przede mną. Ale dopiero przez te słowa, co pan Taylor mówił, w moje serce wszedł pokój. Czy Ewangelia jest znana w pańskim kraju? Tak, znana jest. A jak długo jest znana Ewangelia w pańskim kraju? Przez wieki. Macie tę prawdę tak długo i dopiero teraz przychodzicie z nią do nas? Opowiadałem tobie o tym mężczyźnie, który przyszedł do mnie wczoraj po nabożeństwie. Pamiętasz tego człowieka, Mankwaj? Tego, który produkuje kosze? On był tak zafascynowany życiem Jezusa. Jego pracodawca płacił mu bardzo małą ilością jedzenia. Ja nigdy nie zapomnę, jak on się bardzo cieszył. Wtedy, gdy otworzył swe serce dla Jezusa, jak on powiedział swojemu pracodawcy, że w niedzielę nie może już pracować, to on go zwolnił i ostrzegał innych pracodawców, żeby go nie zatrudniali. Tak właśnie Mankwaj stał się samodzielnym. Pewna kobieta zatrzymała go na ulicy i chciała kupić od niego kosz. Mankwaj powiedział, że jest chrześcijaninem i nie pracuje w niedzielę. Ona się zdenerwowała i poszła sobie. Ale taki pewny kupiec usłyszał tą rozmowę pomiędzy nimi i zapytał się Mankwaj, co myśli o swojej wierze. I to jest ten mężczyzna, który wczoraj po nabożeństwie zaufał Panu Jezusowi. Niektórzy nic nie wiedzą o Bogu, to mówię do was ku waszemu zawstydzeniu. Że bardzo dużo chrześcijan nie oddaje się całkiem Bogu, nie poświęcają się za dużo. Nie mają odpowiedzialności, marnują swoje życie, talenty, możliwości i zdolności. Oni sami siebie w taki sposób też okradają, jako chrześcijanie. Jeszcze nigdy ci ludzie tak nie pragnęli Ewangelii, a ciebie nie widziałam tak zmęczonego. Proszę, odpocznij trochę. Dobrze. Ale ja muszę jeszcze odwiedzić kilku pacjentów. Lepiej się teraz czujesz, tato? Tak, o wiele lepiej. Wspaniale odpocząłem. Dużo ludzi słyszało o naszej pracy we wsiach. Oni chcieliby, abyś tam do nich poszedł. Miałeś być już dawno w łóżku. Co ja robił źle? Dlaczego Bóg nie da mi sił? Co myślisz o zrobieniu sobie wolnego? Opuścić Chiny? Oni mnie potrzebują. Wszystkie potrzeby, przeciwności. Trzeba by zamknąć szpital na krótki czas. Albo nie służyć więcej jako misjonarz. Londyn, 1860 rok. Hudson, lepiej się czujesz? Dziękuję, trochę lepiej. A jak się czuje Grace? Dobrze.
So many requests for speaking engagements. Tyle listów i próśb przyszło, abyś mógł złożyć relację z misji w Chinach. Zrobisz to, jak będziesz silniejszy. Z każdym dniem zaczynam czuć się coraz lepiej. Będę pewnie dalej studiował medycynę. Dobrze. Chrześcijanie zasypiają, mają wygodne krzesła i kanapy. Komfort, jaki mają w Anglii, jest dla nich ważniejszy niż ludzie, którzy gubią swoje życie. Jest już bardzo późno, kochany. Akurat czytałem w Biblii o Izraelu i nie wierzę tego ludu i ich materializmie. Wiesz, Mario, ja wierzę, że Bóg upoważnił Lewitów do tego, aby byli kapłanami. Ale Bożą intencją było, aby cały Izrael mu służył. Tak jak wierzę, że Bóg chce, aby każdy chrześcijanin był misjonarzem. Tatusiu, teraz nie przeszkadzaj, córeczko, bo ojciec musi się uczyć. Czy ktoś chce pójść w głąb Chin jako misjonarz? Może pan polecić jakąś organizację misyjną, żeby się tam zgłosić? Przypuszczam, że taka organizacja nie istnieje. Jezus powiedział uczniom, że mają iść na cały świat. Nie ma od tego ucieczki. Przykazaniem Bożym jest, aby każdy człowiek służył Bogu. Charles Hudson Taylor ukończył medycynę o specjalizacji chirurg. Czy kobiety mogą wyjechać do Chin? Ja nie mam żadnej organizacji sponsorującej ten wyjazd. To co możemy zrobić? Co mam powiedzieć tym młodym ludziom? Co możemy zrobić? Wiem, co ty teraz możesz robić. Odpocznij, bo tego właśnie potrzebujesz. Przyjmij te zaproszenie od przyjaciół Brinkton i odpocznij przez parę dni, zrelaksuj się. Ten dom jest przy plaży. Ja nie chcę tam zakładać innej misji, panie, ale jeśli młodzi ludzie są chętni, aby tam iść, jeśli nie ma nikogo, kto by ich poprowadził, o Boże, daj nam 24 kandydatów chcących pracować w Chinach i daj mi zaufać Tobie, żebym mógł ich wspomagać finansowo. Pomóż mi, Panie. Anglia jest bardzo daleko od Chin. Wiem. To nie jest żaden język, to jakieś dzikie dźwięki. 1867 rok, Chiny. Kocham Chiny. Ty też, tato? Z całego serca, Grace. Słyszał pan, ilu pacjentów było dzisiaj wieczorem na nabożeństwie? Ale czy ich naprawdę chodzi o Słowo Boże? Oni próbują przypodobać się pastorowi, żeby jak zachorują, to on by ich leczył. Ci ludzie nie są zadowoleni z klimatu i warunków mieszkaniowych. Co oni myśleli, że jak tutaj przyjadą jako misjonarze, to będą super wakacje? Oni są młodzi, nie mają doświadczenia. Miej dla nich cierpliwość. Hudson, proszę. Panie Taylor. Pan Stedman. Niech pan wejdzie. Może pan usiądzie? Nie, dziękuję. Panie Taylor. Tak? Niektórym z nas... Niech pan mówi. Zrozumiałem, że nasza reakcja nie była dobra. Z Bożą pomocą i pańską cierpliwością chcemy lepiej współpracować. Niech Bóg pana błogosławi.
Misja w centrum Chin. Ta nazwa dla mnie znaczy coraz więcej. Żałuję, że mieliśmy taką małą wiarę. Pana wiara jest bardzo duża. Nie, nie, ja nie mam dużej wiary. Bóg chce, abyśmy Jemu ufali, dochowywali Mu wierności. Miłego dnia, Panie Taylor. Widziałeś to? Musimy być tylko cierpliwi. Dlaczego? Dlaczego tracę cierpliwość? Jeśli mam prowadzić tych ludzi, Panie Taylor, niech Pan wejdzie. Moja żona, za moją zgodą oczywiście, zwłaszcza ona. Chcę powiedzieć, że chcemy wrócić do Anglii. Mamy Pana zwolnić? Miliony Chińczyków czekają na Ewangelię, a Wy chcecie wrócić do domu? Jeżeli Pan przyjechał do Chin z woli Bożej, przyjacielu, to Pan musi być pewny, że opuszcza Pan Chiny z woli Bożej. Czy Chiny nie podobają się misjonarzom, tatusiu? Niektórym. Potrzebują czasu. Jestem nową pielęgniarką. Pielęgniarka. Tata myśli, że ty, Grace, jesteś aniołem. Aniołowie latają, ja nie umiem. Muszę chodzić, czasem biec i upaść. Jest taka chora. Tata niedługo będzie w domu. Musiał pójść do innego miasta, pomóc misjonarzom. Myślę, że pan Taylor ma interes w tym, aby zbudować swoje małe królestwo i je zewangelizować. On opuszcza swoją małą, chorą córkę i idzie. Jak się czuje Grace? O wiele gorzej z nią. Zatrzymali cię. Jeden z naszych pracowników powiedział mi, że muszę iść do pani Kenfield, bo jest chora. Ale jak do niej poszedłem, to wcale tak źle z nią nie było. Misja w centrum Chin powinna nazywać się misją Taylora. Jak pan tak może mówić? On nie wiedział, że jego córka była chora, że on ją opuścił, aby iść zwiastować. Ona miała gorączkę, a on poszedł pomóc jednej z nas. Już nic nie mogę dla niej zrobić. O, Mario. Dlaczego nie przyszedłem wcześniej? We love you.
Kochamy Cię. Grace Taylor, 1859 rok, 67. Tak mi jej brak. Bóg daje to, co najlepsze tym, którzy Mu zaufali w swoim życiu. Proszę wejść. Chcieliśmy coś powiedzieć pani Taylorowi. Wejdźcie i usiądźcie. Nie, my tylko na krótko. Chcielibyśmy też coś powiedzieć w imieniu innych. Jesteśmy bardzo dotknięci śmiercią Grace. To pokazało waszą odwagę i wiarę w czasie próby. Ja też nauczyłem się pierwszy raz w moim życiu, że wszystko, bez żadnych kompromisów, chcę oddać w ręce Boga i zaufać Mu. Nawet prosiłem Boga, abym nauczył się jeść pałeczkami. Dzisiaj nawet całkiem dobrze jadłem pałeczkami. Panie Taylor, ja teraz już dobrze rozumiem Pana zadanie w Chinach. Proszę Boga o moje serce, aby mnie używał jak chce w tych sprawach. Oczyść mnie, Boże, tak, aby Twoja miłość płynęła przeze mnie. Muszę Tobie coś wyznać. Każdego dnia coraz bardziej widzę. Że jesteś już prawdziwym chrześcijaninem, bardzo pilnym. Jeden z naszych uczonych powiedział, że jeśli chwała przychodzi z prawdziwego serca, jest to o wiele piękniejsze niż śpiewanie ptaków o wschodzie słońca. Panie Taylor, te wczorajsze Pana słowa są u mnie tutaj zawsze. Myślał o nich cały czas. Bóg jest wierny swoim słowom. W Biblii obiecał nam, że co powiedział, to się stanie. Obiecał nam to. Niech Bóg Cię błogosławi, Travis. Kiedy urodzi się dziecko? Doktor mówi, że za 2 miesiące. Ale myślał, że to będzie szybciej. Hudson. Please, come in. Proszę wejść. Mr. Taylor. Panie Taylor, wreszcie zrozumieliśmy, czego próbował Pan nas nauczyć. Musimy upodobnić się do Chińczyków. Hudson, nasze dziecko. Bóg wziął ją do siebie, Mario. Dziękuję. Nie mam już takich sił, jakie miałam wcześniej. Wiem, robimy wszystko, co możliwe. Mario. Nowi pracownicy potrzebują pomocy. Ale prawdą jest, że ja też potrzebuję pomocy. Dziś rano był list do ciebie. Nie z Anglii. Coś z Hangzhou. From John McCarthy. Od Johna McCarthy.
Drogi Hudsonie, dużo myślałem o naszych wspólnych rozmowach. Twoje i moje poszukiwania prawdziwej społeczności z Panem Jezusem. Znalazłem te myśli w książce, którą u mnie zostawiłeś. Pan Jezus pokazał święte życie. Pan Jezus daje innym świętość. Pan Jezus nigdy nie spocznie, aby Jego świętość była całkowicie widoczna w Jego ludzie. Niech stanie się silniejsza przez to, jak my się staramy i pracujemy usilnie. Być w Nim, nie walczyć samemu, polegać na Jego żywej mocy, odpoczywać w miłości Wszechmogącego Zbawiciela. Bardzo mi pomógł 15 rozdział Ewangelii Jana. Trwajcie we mnie, a ja w was. Odpoczywać w Twoich obietnicach, o Boże, pomóż mi. Boże, pokaż mi. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość trwa w krzewie winnym, tak wy, jeśli we mnie trwać będziecie, będziecie wydawać dużo owoców. Nic sam nie zrobię, ale z Tobą, Boże, wszystko. Nie moja sprawiedliwość, Panie, lecz Twoja. O Boże, pomóż mi, Boże. Wy jesteście już czyści dla słowa, które Wam głosiłem. Jestem czysty, o Panie, jestem czysty. Trwajcie we mnie, a ja w was, a wydacie wiele owoców. Bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Nic sam nie mogę uczynić. Ale Ty, Boże, możesz wszystko, całkowicie. Jestem czysty. Zawierzyłem Tobie. Nie moja sprawiedliwość, lecz Twoja. Nie moja mądrość, lecz Twoja. Nie moja siła. Życie w pełni Ducha Świętego. Dobrze być w społeczności z Bogiem. Czystość jest od Boga. O Mario, Chrystus jest krzewem winnym. On jest korzeniem. On jest wszystkim. My jesteśmy pełni w Nim. Tak właśnie wśród tych gór Hudson Taylor znalazł to, czego tak długo szukał. Stał się świadomie jednością z Jezusem Chrystusem. Coraz bardziej Hudson oddawał się w Boże ręce jak dziecko. Ale walka jeszcze się nie skończyła. Było jeszcze wiele do zrobienia. Hudson Taylor mógł wychodzić coraz dalej i dalej w to państwo, które tak bardzo miłował. Zaniósł ludziom dobrą nowinę i zbawienie. Ta misja w centrum Chin, którą założył. Wiele statków przywoziło misjonarzy do tego kraju. Pionierska praca Hudsona Taylora i jego pomocników była wzorem i przykładem dla ponad 900 pracowników pracujących w całych Azji.
na wielu organizacji misyjnych na całym świecie. To było duże zwycięstwo i Bóg go wiele doświadczał. Ale przechodził przez wszystko, bo ufał Bogu i miłował Go. Było dużo walk i cieni. Nauczyłam się wiele nowego od Pani w tym szpitalu. Akurat usłyszałam, że Pani Taylor jest bardzo chora. O nie! Mario. Niedługo pójdziesz do domu, do Jezusa. Ja umieram, ale nic mnie nie boli. Jestem jedynie bardzo zmęczona. Przykro mi. Żałujesz, że idziesz do Pana? Tyle lat nie było nawet jednej chmury pomiędzy mną a moim Zbawcą. On zawsze będzie z Tobą. On da Ci wszystko, czego potrzebujesz. Człowiekiem, jakim był James Hudson Taylor, nauczył się ufać Bogu w każdej sytuacji, obojętnie jak doświadczał go Bóg. Zaufał Bogu i czynił wszystko według swojej wiary. Bóg działał przez niego, ponieważ ufał Bogu jak dziecko. Bardzo dużo ludzi zostało błogosławionych przez jego życie. Czy jest to też możliwe dla Ciebie i dla mnie? W takim świecie, w którym tylko niewielu ludzi wie, jak można zaufać wielkości Bożej? Nie chodzi o wielką wiarę, ale o wiarę wielkiego Boga.